poniedziałek, 15 kwietnia. Grzegorz Żądło, zapraszam na główne wydanie informacji. Od 2 tygodni w szkołach podstawowych nauczyciele nie powinni zadawać uczniom prac domowych. Jeszcze przed wejściem w życie rozporządzenia ministra edukacji zdania w tej sprawie były mocno podzielone. Zarówno wśród nauczycieli, jak i rodziców, bo dzieci były raczej zgodne. Im mniej prac domowych, tym lepiej. Jak nowe przepisy funkcjonują w praktyce, sprawdzała Fatima Orlińska. W klasach od 1 do 3 zadawanie prac domowych jest zakazane, o ile nie są to ćwiczenia usprawniające ruchomość dłoni, czyli tak zwana motoryka mała. Uczniowie klas starszych szkoły podstawowej prace domowe mogą wykonywać wyłącznie jeśli chcą, ale nauczyciele i tak nie mogą ich oceniać. Z rozmów z uczniami, bo to nas najbardziej interesuje też, jaki jest odbiór samych uczniów. Powiem tak, że im starsi uczniowie, tym bardziej sceptycznie do tego podchodzą. Być może dlatego, że byli przez tyle lat przyzwyczajani do zadań domowych i do oceny zadań domowych. Dla części uczniów zadania domowe jednak były jakąś też formą możliwości podwyższenia sobie średniej. Tak, poprawy tych ocen. Wielu nauczycieli podkreśla, że po tak krótkim czasie trudno mówić o jakichkolwiek efektach odejścia od zadawania prac domowych. Jednak to, co już jest widoczne, to większe zainteresowanie lekcjami. Zmiany mają wpływ również na samych nauczycieli. Jak twierdzą niektórzy z nich, zaczynają stosować nowe metody nauki czy motywowania zamiast oceniania. W trakcie lekcji prowadzonej przez nauczyciela uczniowie mają tak zwane sklerotki, na których zapisują pytania, które ich nurtują. I nauczyciel, owszem, może te pytania zebrać, na nie odpowiedzieć, ale może na przykład przykleić je na drzwiach wyjściowych i ci uczniowie, którzy chcą, mogą sobie takie pytanie zabrać do domu i przyjść z odpowiedzią na kolejną lekcję, co powoduje, że muszą zgłębić temat, o którym rozmawialiśmy, sami poszukują wiedzy, bo coś się nam zainteresowało na tej sklerotce. Chcąc zmotywować uczniów do samodzielnej pracy, nauczyciele stosują też na przykład pieczątki. Magdalena Paciorek opracowała taką, którą nazwała motywatorką. Pieczątki działają jak kiedyś przyznawane plusy, jednak okazuje się, że mają większą skuteczność. Założenie Ministerstwa Edukacji Narodowej było takie, by nauka odbywała się w szkole, a poza nią uczniowie mieli czas dla siebie. Miałam spotkanie z młodzieżowymi radami niedawno w Urzędzie Wojewódzkim i tam młodzież, jak pani się domyśla, zresztą bardzo pozytywnie przyjęła sam pomysł wprowadzenia tego typu zmian, właśnie sugerując i mówiąc, że oni rzeczywiście nie mają czasu na to, aby poświęcić ten czas na swoje własne hobby, chociażby też na to, żeby po prostu spędzać czas ze sobą poza godzinami szkolnymi. Więc skoro taki sygnał był już ze strony samych uczniów, samej młodzieży, więc myślę, że wprowadzenie tych zmian będzie jak najbardziej z korzyścią dla dzieci i młodzieży. Zakaz zadawania i oceniania prac domowych to początek zapowiadanych przez ministerstwo zmian. W dalszej kolejności ma zostać odchudzona podstawa programowa w szkołach podstawowych, a potem w ponadpodstawowych. Droga od zwykłej zabawy po problemy z uzależnieniem od alkoholu nie jest długa, a niestety liczby na izbach wytrzeźwień czy w szpitalach mówią same za siebie. Dziś Światowy Dzień Trzeźwości. To okazja, żeby nie pić, a dla tych, którzy mogą mieć problem z alkoholem, do refleksji i zmiany swojego życia. Paweł Jędrusik. W poniedziałek przed południem sale Izby Wytrzeźwień w Katowicach były w większości puste. Jednak tylko w 2023 roku trafiło tu prawie 5 tysięcy osób. To kilkanaście osób dziennie i nie dzieje się to tylko w weekendy. Kiedyś w latach ubiegłych rzeczywiście weekendy były mocno oblężone. Była to znaczna ilość pacjentów. Nawet dochodziło do 35-38 osób. Teraz ta reguła się już zatraciła. Czasem teraz w tygodniu potrafi być około 20-30 osób, a weekend nie jest wcale już tak mocno oblegany. Mocno oblegana jest też Izba Wytrzeźwień w Sosnowcu. Tam liczby są jeszcze większe. 8600 osób w rok, a tylko do końca marca 1700. Jeśli ktoś myśli, że ci, którzy mają problem z alkoholem, to brudne, ubrane niechlujnie i śmierdzące osoby, często będzie w błędzie. Stare czasy może tak było, teraz jest zupełnie inaczej. Owszem, zdarzają się osoby bezdomne. W tamtym roku to było około 1300 osób. Na 8000 uważam, że to jest mała ilość. Osoby, które tu trafiają, często już mają poważny problem z alkoholem, ale zrozumieć, że ktoś potrzebuje pomocy, wcale nie jest tak łatwo. Z reguły jest tak, że wszyscy dookoła już widzą problem za wyjątkiem samego zainteresowanego, bo niestety ta choroba tak działa, tak funkcjonuje, że
zamazuje rzeczywistość, pozwala żyć w jakiejś ułudzie i żyć jakimiś sloganami typu pije kiedy chce. Pomoc można uzyskać choćby właśnie we wspólnocie anonimowych alkoholików. Problemy z alkoholem nie dotyczą już tylko dorosłych. Trafiają do nas dzieci, które mają i powyżej 3 promili alkoholu też. Niepokojące dla nas są dwa zjawiska. Po pierwsze, że wiek dzieci, które trafiają do nas jest coraz mniejszy, czyli zdarzają się upici 9, 10, 11-latkowie. Światowy Dzień Trzeźwości to dobra okazja, żeby zastanowić się, czy nasze picie na pewno jest bezpieczne i pod kontrolą, czy może jednak mamy problem i potrzebujemy fachowej pomocy, a z tej warto skorzystać i nie ma się czego wstydzić. Jeszcze tylko przez 2 tygodnie można się rozliczyć z podatku dochodowego za rok 2023. Jeśli ktoś ma tylko umowę o pracę i nie korzysta z większości ulg, to właściwie nic nie musi robić. Urząd Skarbowy rozliczy PIT za niego. Warto jednak chociaż sprawdzić swoje zeznanie, zwłaszcza jeśli chcemy przekazać 1,5% podatku na konkretny cel. Karolina Komada. Choć już ponad 1 000 000 podatników z województwa śląskiego złożyło swoje zeznania podatkowe, to w urzędach skarbowych większego ruchu nie widać. Większość mieszkańców rezygnuje z wizyty w urzędach i decyduje się złożyć zeznanie za pomocą usługi Twój e-PIT. W tym roku mamy czas na rozliczenie do 30 kwietnia. Nie ma żadnych kombinacji weekendowych. Zdarza się czasem, że ten 30 kwietnia wypada na przykład na niedzielę i wtedy ten dzień rozliczenia to był kolejny dzień roboczy. Do 30 kwietnia można swoje przygotowane w wielu przypadkach przez Urząd Skarbowy zeznanie sprawdzić i wprowadzić zmiany. To o tyle istotne, można wtedy skorzystać z różnych ulg. Część ulg jest uwzględniana z automatu, na przykład ulga na dzieci w olbrzymiej większości wypadków, jeśli korzystaliśmy z nich w latach poprzednich, to ona będzie uwzględniana w systemie. Część ulg musimy wpisać samodzielnie. Tak jest na przykład z ulgą na IKZE, albo ulgą na zabytki, czy ulgą dla honorowych krwiodawców. My jako administracja skarbowa nie mamy informacji, z których ulg płatnik chciałby skorzystać, czy może skorzystać. W tym roku po raz pierwszy z usługi Twój e-PIT mogą korzystać również osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz działy specjalne produkcji rolnej. Warto pamiętać także o możliwości przekazania 1,5% podatku na wybrany przez siebie cel. To jest dla organizacji pożytku publicznego. Składamy zeznania podatkowe bądź specjalny druczek OP. Druk OP składamy w przypadku, gdy dostajemy z ZUS-u PIT 40, a w pozostałych przypadkach w składanych zeznaniach podatkowych wykazujemy 1,5% na rzecz tutaj organizacji pożytku publicznego. Ważne jest, aby sprawdzić, czy ta organizacja nadal ma status organizacji pożytku publicznego, czy takiego statusu nie straciła. Wszyscy, którzy rozliczą się elektronicznie, otrzymają zwrot podatku w skróconym czasie do 45 dni. W przypadku zeznań papierowych trzeba czekać do 3 miesięcy. Pielęgniarki potrzebne od zaraz. Coraz bardziej brakuje ich w przychodniach i szpitalach. Dlatego tak ważne jest, żeby kształcić ich coraz więcej. Będzie to możliwe w Rybniku, gdzie Akademia Śląska dostała zielone światło na rozpoczęcie edukacji 40 osób na kierunku pielęgniarstwo pierwszego stopnia. Karolina Komada. Za 3 lata pierwsi absolwenci i absolwentki opuszczą mury kampusu przy ulicy Rudzkiej w Rybniku. Akademia Śląska w Katowicach dostała zgodę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na otwarcie studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo. 2 lata temu, jak zobaczyłem to miejsce, to mówię, to jest to. W takich miejscach powinny być uczelnie. Tam jest miejsce i na naukę, i na relaks, i na spokój. No, zaczynamy 1 października, także od dzisiaj szukamy naszych przyszłych studentów w szkołach rybnickich. A zapotrzebowanie jest duże nie tylko w Rybniku, ale w całym kraju. Według raportu Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych 34% pielęgniarek osiągnęło już wiek emerytalny. Na szczęście zwiększa się zainteresowanie tym kierunkiem nie tylko ze strony kobiet. Byłam zaskoczona ilością mężczyzn studiujących pielęgniarstwo. W czasach, kiedy ja kończyłam pielęgniarstwo, to na moim roku studiów był 1 pan, to był nasz rodzynek. Natomiast teraz panów jest coraz więcej, oni są bardzo zainteresowani podnoszeniem swoich kwalifikacji. Bo to nie tylko gwarancja pracy, ale i wyższej płacy. Moim zdaniem wynika to z tego, że każda pielęgniarka po skończonym pierwszym stopniu na Wydziale Pielęgniarstwa, osiągając licencjat pielęgniarstwa, ma zapewnioną pracę, ponieważ rynek pracy przyjmie na ten moment każdą ilość pielęgniarek. Jest tak ogromne zapotrzebowanie. Otwarcie studiów pielęgniarstwa to dla władz miasta bardzo dobra wiadomość. Rybnik to miasto szpitalne z wieloma możliwościami dla przyszłych studentów, którzy po skończonej edukacji mogą zasilić tutejsze placówki medyczne. Mamy
pewien bardzo fajny element edukacyjny w postaci edukatorium, gdzie pokazujemy historię medycyny, ale też pokazujemy wiele zasobów i wiele schematów funkcjonowania ludzkiego ciała. To też taki pewien magnes dla maturzystów, dla studentów pierwszego roku. Pielęgniarki odgrywają bardzo ważną rolę w służbie zdrowia. W szpitalach lekarze byliby bez nich właściwie bezradni. Wiele funkcji, które wykonuje obecnie lekarz, może być przejęte także przez dobrze wykształcony zespół pielęgniarski. To są osoby po wyższym wykształceniu i one doskonale mogą przepisywać także niewielkie jakieś zalecone przez lekarza recepty, ale przede wszystkim wykonywać zabiegi, informować pacjenta o tym, jak walczyć o swoje zdrowie. To jest niezwykła rola pielęgniarek obecnie, całkowicie inna niż ona była 30-40 lat temu. Kampus w Rybniku został już przystosowany do zajęć praktycznych. Pomieszczenia są wyposażone w sprzęt pielęgniarski, diagnostyczny, różne fantomy, na których ćwiczenia będą odbywali studenci. Taki był poniedziałek w informacjach. Jutro czekamy na Państwa o stałych porach. Do zobaczenia.